Sławek, myślałem, że się ubierzesz dzisiaj na czarno, bo przecież powinniśmy raczej w żałobie być. Znaczy wiesz, mam znowu dwojakie odczucia po tym meczu, bo zgodzę się, że zagraliśmy naprawdę najlepszy mecz na tych mistrzostwach. Nawet zaryzykuję stwierdzenie, że najlepszy mecz za czasów kadencji Czesława Michniewicza, ale z drugiej strony mimo wszystko po tym mundialu obraz reprezentacji Polski, jaki pozostanie, to ten z fazy grupowej i tej koszmarnej, defensywnej, bojaźliwej taktyki gry. Przed tym spotkaniem tutaj dzisiaj sprawdzałem na Facebookach, na portalach społecznościowych, Twitterach, gdzie się dało. Czy prawdą jest to, że Czesiu po tym awansie do 1/8 ma przedłużony kontrakt do końca eliminacji Euro 2024. Były takie przesłanki, że rzeczywiście coś tam gdzieś coś, ale to wszystko raczej w fazie plotek, w fazie domysłów, tak dlatego, że wcześniej zwykle selekcjonerzy mieli takie klauzule. I tak powiem Ci faktycznie, nie wiem jak do tego tematu podejść, bo uważam, że reprezentacja potrafi grać lepiej. Że ten mecz z Francją wcale nie powinien być uważany za nasz najlepszy występ na tych mistrzostwach, a raczej za jeden z słabszych, bo wiem, że stać na ten zespół na lepiej. No ale patrząc na to, jak zagrali w tych meczach grupowych, no to rzeczywiście obraz pozostawili po sobie taki, że to był ich najlepszy mecz, mimo potencjału, mimo możliwości, mimo tego, że powinno to wyglądać lepiej. I nie wiem, jak do tego tematu mam podejść, bo osobiście uważam, że szlak mnie trafił w momencie, gdy padła druga bramka i osobiście uważam, że ta drużyna, mimo tego, że chciała coś zagrać, nawet w tym meczu odpuściła już po tym, jak Mbappé trafił. Dalej mam takie wątpliwości, czy Czesiu dobrze to wszystko odczytał, bo może i to jest dobry taktyk i strateg i nadal go lubię jako właśnie takiego gościa, który podchodzi do tematu w ogóle się nie przejmując tym, co się dookoła niego dzieje i dookoła niego mówi. No bo zobacz, wszyscy go krytykowali, ale miał to wszystko gdzieś. Nawet potrafił to wyżygać ludziom podczas konferencji prasowej, odpowiadając dziennikarzom w głupi sposób, wręcz bezczelnie głupi sposób. I pewnie gdybym mu zadał pytanie, to też by mi tak odpowiedział, bo on się generalnie nie patyczkuje, ale nie zawsze nawet ma rację i nawet chyba czasami mam wrażenie, nie myśli nad tym, co mówi. Czy wiesz, w 1998 roku była taka sytuacja w przypadku reprezentacji Francji. Krytykowali Aimée Jacquet, ówczesnego selekcjonera, że nie wziął na mundial jako Francja, jako gospodarz Davida Ginoli, który akurat wtedy w Newcastle chyba. No, był w dobrej formie. Był w dobrej formie. To, że nie został powołany, uważano dziennikarzy za skandal. Jacquet jednak powiedział, że nie ma swoją koncepcję i on wygrał. Michniewicz... No miał Czesiu koncepcję. No. Czy miał koncepcję taką, jaką miał, ale tak jak powiedziałem wcześniej, po tych mistrzostwach no, obraz reprezentacji Polski zostanie jednak ten z fazy grupowej taktyki skrajnie defensywnej gry. Trzeba to powiedzieć wprost, bezsensownej. No właśnie, totalnie nie rozumiem tego. Co też powiedziałeś, mamy potencjał na zupełnie inną grę, która przyniosłaby zupełnie inne efekty. Też to, co mówiliśmy i przed mistrzostwami świata i w trakcie, po pierwszych meczach, co to jest ta 1/8 finału. Że poszło do opinii publicznej przekaz, że to jest po 36 latach sukces, nie sukces. Może byłby to jakimś sukcesem, gdyby ta gra wyglądała inaczej. Dla mnie tutaj, tak jak też mówiłem wcześniej, jeżeli byśmy zagrali 3 mecze grupowe, tak jak z Francją, nawet przegrane nieznacznie, 0-1, 1-2, 1-3, byłby to dla mnie większy pożytek z tych mistrzostw, bo w ogóle po co byśmy na te mistrzostwa pojechali, jaki był cel. Ale to jest też pytanie do prezesa, do szefów, do PZPN-u. Czy my wybieramy trenera po to, żeby doraźnie na jakimś mistrzostwach świata Europy wyszedł z grupy, czy budujemy jakąś wizję 3-4-5-letnią, czym ta reprezentacja ma być, jaki zawodnik wprowadzamy do kadry.
w meczu chociażby z Francją, czy Szymański, czy Kamiński, no, pokazali się naprawdę ze świetnej strony. Zawodnicy też nie anonimowi, bo w swoich klubach grają, radzą sobie dobrze. I też pytanie takie, czego taki zawodnik młody może się nauczyć, jeżeli stoi na boisku i obserwuje piłkę przylatującą od częstego z jednego pola karnego do Lewandowskiego na drugie pole karne. Jak on tą piłką gra, jeżeli on się nawet 10 razy od Mbappe takiego odbije, okej, okay, ale za 11 razem już go może przejdzie, będzie w stanie go... okiwać. No, idziesz w dobrym kierunku, tak ci powiem, tak. Bo mi się wydaje, że właśnie tak to powinno wyglądać. Teraz tak. Jesteśmy też zakładnikami jednych mistrzostw, wyjścia z grupy, czy po prostu jedziemy się tutaj uczyć na następne mistrzostwa Europy, też załóżmy, jedziemy się uczyć, a w 2026 mamy jakiś cel, nie wiem, ćwierćfinał, półfinał. Słuchaj, my się uczymy już od dawna, ja tak nawet się ostatnio zastanawiałem, czy w ogóle to można tak powiedzieć, bo mamy zawodników starszych, młodych, doświadczonych, niedoświadczonych. Niektórzy z nich będą niedługo już kończyć karierę na tej arenie międzynarodowej i nie wykorzystaliśmy zupełnie ich potencjału. Wszyscy krzyczą, Lewandowski się nie nadaje do niczego, taki piłkarz, bo stoi, patrzy, macha rękami, bo coś tam mu nie wychodzi, bo nie gra tak jak Mbappé, czy na przykład kilku innych tych zawodników, którzy ciągną swoje reprezentacje. No ale umówmy się, no, po pierwsze, ja też to mówiłem już nie jednej osobie, że przy tej taktyce nie było opcji takiej, żeby Lewandowski sam pociągnął drużynę. Oczywiście, że tak. No, no, nikt nie jest tutaj, nawet Mbappé nie byłby w stanie minąć 4-5 zawodników, gdyby nagle do niego doskoczyła taka grupa ludzi. To jest oczywiste, ale wiesz, to też na pewno porównując nas z Francją, nie mamy na danej pozycji 1-1 zawodników na tym samym poziomie. Mamy zawodników słabszych. To jest już temat w ogóle i szkolenia młodzieży i tak dalej, i tak dalej. Ten beton, że tak przerwę na chwilę, o którym wspominałeś, chociaż nie użyłeś takich słów, mówisz o zarządzaniu i o prezesie i PZPN-ie i tak dalej. Ten beton powinien już dawno zrezygnować z władzy, bo to wszystko się w tym momencie zaczyna właśnie tu. Gdy ja słyszę ciągle informacje w stylu młodzieżowcy nie powinni grać, bo nie umieją. Gdy słyszę, że przepisy o nakazie gry młodzieżowca mają być likwidowane. Gdy słyszę, że nie powinno być w ogóle żadnych limitów dla zawodników spoza Unii Europejskiej. Gdy słyszę, że u nas mamy się zachwycać szrotem trzeciego gatunku. Gdy taki Angulo w polskiej lidze przyjeżdża z trzeciej ligi hiszpańskiej i jest zachwycony tym, no to, że... To daje też poziom. Tak, ale kto na to pozwala? Obecne władze z prezesem Kuleszą na czele, który jest sam jeden, no, bardzo przeciwny temu wszystkiemu, co dawniej Boniek próbował wprowadzić z tych nowości i z biegiem czasu podejrzewam pozmienia wszystko tak jak było kiedyś, bo on i cała ta jego grupa popleczników właśnie na tym buduje swoją władzę i to, że oni chcą, żeby było tak jak było, ale nigdy tak już nie będzie jak było, bo nie ma kto ich zastąpić. Mogą się tutaj potem robić sobie kampanię wyborczą przed następnymi wyborami w tych regionach, że właśnie myśmy, no, wybraliśmy takiego selekcjonera, który nas wyprowadził po 36 latach do mundialu, tylko że to oczywiście do niczego nie prowadzi. Jeszcze wracając z takich meczy właśnie jak zagraliśmy z Francją, też nie był to mecz perfekcyjny. W pierwszej połowie mieliśmy okazję. Gdyby Zieliński strzelił, też mogłoby to inaczej wyglądać. Zaraz po stracie bramki, jeszcze przed przerwą Szymański miał, no, był rykoszet, mogła ta piłka wpaść, ale mówię, takich meczy myśmy powinni w roku rozgrywać 5-8. Dobrze. I teraz masz przykład kolejny. Czesiu, taki jest, ale miał 3 cele, a nas na Mistrzostwa Świata udało mu się go spełnić. Utrzymać reprezentację w Lidze Narodów, Dywizja, zrobił to. Wyjść z grupy na Mistrzostwach Świata, zrobił to. No i pytanie teraz, czy ktoś taki, kto zadaniowo podszedł do tej pracy, zasłużył na pochwałę, czy raczej właśnie odwrotnie, powinno się mu wytykać błędy, bo widzę, że to nie jest głupi chłop, który widząc krytykę, jaka, prawda, przyszła na zespół, po osiągnięciu konkretnego celu wyszedł z założenia, że teraz sobie pogramy inaczej. Pytanie tylko, na ile to było jego pomysłem, a na ile to było wymuszone przez otoczenie, nawet te bezpośrednie zawodników, prawda?
No, zawodnicy się wypowiadali tutaj, dawali, czy Lewandowski, Zieliński, jednak jakaś taka mała aferka się tworzy, jakieś tutaj wychodzą do mediów sygnały, że jednak zawodnicy nie są zadowoleni tak, no z tego tak. Tiki-lagi, bo zaraz, tak, zaraz będą eliminacje do Euro i znowu się zacznie grało punkty i jak Michniewicz zostanie, no to... Będziemy grać tak samo, no, tutaj naprawdę tak się nic nie zmieni. Będą liczyć punkty, ale właśnie jaki jest cel, tym powinny właśnie dyrygować władze. I teraz kolejna... ZPN-u wybierają takiego szkoleniowca, dają mu, nie wiem, 4 lata, 5, nie, na takiej zasadzie. Wiesz, nie mogę zawsze śmieszyć to, czy nawet jeżeli chodzi o trenerów klubowych, że teren dostaje ultimatum, że w następnej kolejce jak nie wygra, to wylatuje, albo tam, nie wiem, przy ciągu 3 kolejek musi minimum, nie wiem, 7 punktów. No to jest nienormalne. To jest nienormalne, bo to zawsze budowanie tak samo drużyny, reprezentacji, oczywiście, że to się wiąże tutaj innymi prawami się... To ale widzisz, potwierdzeniem tego, co rządzi, mówisz... Ale właśnie jednak no, musi otrzymać szkoleniowy czy selekcjoner jakiś czas. Etap, czas i być rozliczany wtedy po jakimś etapie, a nie tutaj dokładnie. W najbliższym meczu to będzie dokładnie. 3 punkty, czy nie. Czesiu miał być strażakiem, zrobił to, co miał zrobić, ugasił pożar. Zrobił to w sposób taki, jaki zrobił, ale zrobił, co miał zrobić. I teraz właśnie pytanie, czy my chcemy dalej, żeby był on tutaj na czele tego wszystkiego, czy raczej szukamy kogoś, kto do tego, co można dołożyć, czyli do tego zadaniowego podejścia, można dołożyć trochę fantazji. Potwierdzeniem tego, co mówisz, tej systematyczności w pracy, wizji, jest Marek Papszun w Rakowie Częstochowa. To teoretycznie wydaje się rozwiązanie takie, które może dałoby coś więcej niż to, co widzieliśmy na tych mistrzostwach. Ale popatrz też z drugiej strony, Marek Papszun sam stwierdził, że on nie chce grać młodymi zawodnikami, bo oni grać w piłkę nie umieją i on woli mieć trzeci środek gdzieś tam z zagranicy, bo jemu pasuje do koncepcji. No i teraz ale pytanie... potrafi to poukładać, no, te założenia klubu są takie, jakie są, to się sprawdza na naszą... No na naszej lidze się sprawdza, w europejskich pucharach całkiem dobrze to wyglądało. Fakt, że to też no, poziom był jednak jeszcze nie tak wysoki, żeby można było go porównywać z tymi lepszymi zespołami, ale no, na przykład mimo wszystko ten mecz ze Slavią Praga, w którym on wtedy tam występował, ta potyczka bezpośrednia była w porządku. No i osobiście uważam, tak, osobiście uważam, że taka wizja pracy od początku gdzieś z długofalowym planem jest lepszym rozwiązaniem, nawet jeśli początkowo mielibyśmy nie osiągać sukcesów, nawet gdyby już ten nasz Lewandowski i cała reszta gwiazd, która gdzieś tam w tej chwili funkcjonuje, też straciłaby najbliższe 2 lata i jedyne co mogliby zagrać to ten kolejny turniej na Mistrzostwach Świata z jakimś pomysłem na grę, to chyba lepsze byłoby właśnie w tej chwili uciąć to wszystko, podziękować Czesiowi za pracę, którą wykonał, bo wbrew wszystkiemu on zrobił kawał dobrej roboty. Nie można mu odmówić tego, że nie zrobił tego, co miał zrobić. No bo, tak jak mówię, 3 zadania przed nim postawione, utrzymał. Zobacz, jakie drużyny spadły z Divizji A, prawda? Zobacz, jakie drużyny miały problem, żeby się awansować na Mistrzostwa Świata. Nawiązując właśnie chociażby do tych zadań, właśnie w Lidze Narodów z Divizji A spadałyby reprezentacje dobre i bardzo się tym dobre, specjalnie nie? W tych krajach no, nie przejmował. Może... I tak i nie, ale zobacz, ile to finansowo takie zespoły tracą za grę w Divizji B czy Divizji C. Ale żebyśmy ograli walię, tak na dobrą sprawę, no i co? I zaraz się pytam, co z tego, nie? No dobrze, ja uważam dalej, że dla tej reprezentacji, jeżeli ona ma się rozwijać, lepiej będzie jak w przyszłym sezonie tej Ligi Narodów. Znowu zagramy z drużynami typu nie, no oczywiście, Belgia, Holandia, tutaj, Hiszpania, tak, prawda? Niż na przykład mielibyśmy się mierzyć z drużynami typu pseudo-Węgry, które ostatnio i tak duży postęp zrobiły, nie? Bo mimo wszystko taki zespół, jak się ma uczyć i dostawać lanie, to lepiej wyciągać wnioski po laniu 0-6, czy tam, nie wiem, 1-6, czy 1-5, czy 0-4, niż cieszyć się ze z przeciętnymi drużynami typu Islandia, nie wiem, no, Rumunia, Bułgaria, bo to de facto tak naprawdę nic nam nie daje. Wygrana na przykład meczu Tunezji z Francją na Mistrzostwach Świata sprawiła, że Francja straciła w rankingu Federacji FIFA aż 38 punktów, dlatego oni się odwoływali od tego wyniku. Nie dlatego, że uważali, że tam coś było nie do końca tak jak należy, bo może było, ale im zależało na tym rankingu, żeby nie stracić możliwości bycia rozstawionym, bo to też dla nich ma jakieś znaczenie. No i tak w sumie powiem ci... Wiesz, a trochę myśmy też byli niewolnikami jako rankingu, rozstawienia jeszcze za
czasów Adama Nawałki, gdzie nie graliśmy tych meczy towarzyskich, żeby tak, być tak. rozstawionym z pierwszego koszyka na A jakie to było zakonanie, niewiele nam to dało, choć grupa teoretycznie, oczywiście tam nikt może nie traktował wtedy poważnie Senegalu czy Japonii, nawet jak mówiło się, wyszło, to tak, mówiło się, to że i z Kolumbią mamy szansę. Nie? Myślę, że dzisiaj nawet i byśmy nie mieli szans ani z tą Japonią, która taki postęp zrobiła w przeciągu 4 lat. Mówię też, że ten mecz z Francją był ciekawym meczem. Bardzo mi się podobało na przykład to, że Zieliński wreszcie zagrał tam, gdzie miał grać, czyli na środku pomocy, na tej pozycji, której gra w Napoli. Widać był efekt. Ja widziałem pierwszy raz Zielińskiego w reprezentacji, który biegał z piłką, kiwał się, puszczał pod nogami przeciwnikowi, nie bał się dryblingu, nie bał się tego, że coś mu za chwilę się nie uda. I tak naprawdę tych złych decyzji, złych momentów w meczu miał bardzo niewiele. Ale grało, świetne podania. No właśnie. I teraz zobacz. W jednym z komentarzy na Facebooku ktoś pisał na temat tego, że Czesiu powinien mieć honor i odejść z drużyny. Paweł, pozdrawiam. Ale komentowałem. Tak, ale napisałem tam właśnie coś takiego, że tam nie Czesiu jest problemem, chociaż to wiadomo, wszyscy się na niego rzucą, tylko system gry, który wybrał i to, co chciał osiągnąć. Tak w skrócie mówiąc, pewne rzeczy należy skorygować i należy dać osobie, która poprowadzi tą reprezentację, szansę na to, żeby właśnie te osoby, które mają swój potencjał, wykorzystać na tych optymalnych pozycjach na boisku. Jeżeli Zieliński w każdym meczu grałby na tej pozycji, to mielibyśmy przepiękny obraz kreowania gry. Jeżeli by to współgrane było ze skrzydłowymi, którzy grają na swoich pozycjach w klubie, a nie gdzieś tam są teraz tu w kadrze sztukowani, to i taki Lewandowski, Milik czy ktokolwiek inny miałby tych sytuacji w polu karnym więcej. No dlaczego Lewandowski strzela bramki w Barcelonie? Przecież on sobie sam tych sytuacji nie tworzy. Zobaczmy, kto strzelił gole dla Polski na tym mundialu. Zieliński po podaniu Lewandowskiego, akcja ta, moim zdaniem ta bramka na 1-0 to była najładniejsza akcja, jaką Polacy wykonali, po której padła bramka, prawda? I potem Lewandowski trochę miał strzelę na bramkę, nie wykorzystał tej sytuacji. Dokładnie, ale umiał się zachować, tak, nie? Potem odegrał. To była Barcelona, to był tryb Barcelona, czy kiedyś Bayern, prawda? Zieliński wtedy też wszedł odważnie, zrobił, co miał zrobić. Ale zobacz też jeszcze druga sytuacja. Gol Lewandowskiego, ten na 2-0. No przecież nikt mu tej piłki nie podał, on tę piłkę sobie sam wywalczył. Ile on miał w meczu, w tym turnieju, sytuacji, po których dostał go piłkę? Praktycznie miał, nawet w meczu z Francją, gdzieś od drugiej połowie to praktycznie odgrał. Cofnięty, rozgrywał, dokładnie. Czy nawet na skrzydłach, na środku. Dokładnie i nikt tego nawet nie jest w stanie teraz docenić, bo on nie strzelał bramek. Ale zobacz, ile razy dostał piłkę w pole karne, w obręb pola karnego. Co z tego, że miałby tylko nogę wystawić? Niech ten, kto krytykuje tego typu zdobywania bramek, pojedzie na turniej, wybiegnie przed obrońcę i strzeli gola. To jest napastnik. Tak, on ma strzelać gole nieważne jak. Nawet jakby miał to zrobić na zasadzie potknąłem się i przypadkiem trafiłem. On ma strzelać gole. Ale jeżeli nie dostanie tej piłki w pole karne, to nie jest zawodnik typu, nie wiem, Zidana swego czasu, czy na pewno, który przyjmie piłkę, pobiegnie i strzeli. Nie jest aż tak, wiesz, dobry technicznie, inny typ zawodnika niż Messi, nawet niż Ronaldo. No dokładnie. O Messi mówią, że to napastnik. Messi całe życie grał w pomocy. I Messi kreuje grę, a to, że miał formę fizyczną na tyle dobrą, że był w stanie przebiec piłką, strzelić gola. No okej. Ronaldinho, czy to był napastnik? To był typowy pomocnik. Potrafił przebiec piłką całe boisko? Okej. Czy na przykład, nie wiem, taki Gerd Müller, czy na przykład taki Filippo Inzaghi z dawnych lat, czy nie wiem, Caniggia swego czasu, czy ci zawodnicy biegali z piłką, oni czekali na podania, które potem gdzieś tam furowały im nad głowami, pod nogami. Inzaghi to wręcz ekstremalnie tutaj grał na linii spalonego. No dokładnie. I takiego... Stworzył jakby właśnie styl specyficzny. Tak, ale ja tego też... Egzekutorzy oczywiście. No tak, i tego, każdy, ale tego od Lewandowskiego oczekuję, a nie tego, że on będzie mi rozgrywał piłkę. Tu miał to robić Zieliński. Miał to robić w lepszej, zdecydowanie lepszej dyspozycji Bielik, ale nie wychodziło mu totalnie nic na tych mistrzostwach. I jak dla mnie to jest największe rozczarowanie tego turnieju, jeżeli chodzi o polską reprezentację. No, Milik zagrał nieźle. Dlaczego nie grał Grosicki? Tego nie mogę zrozumieć. Zobacz, wchodzi na ostatnie 6 minut meczu. Znaczy, też się nie zgodzę z tym, że do końca, że pojawiły się głosy po ostatnim meczu, że tam w ciągu 5 minut czy 10 zrobił 3 akcje. No, ale zrobił. No, zrobił. No tak, ale czy... Wiesz, też nie był to zawodnik do tej taktyki, którą wcześniej selekcjoner przyjął. Też nie był to na pewno zawodnik na 90 minut, bardziej na ostatnie 20, ale wiesz, 25. No oczywiście, że jeżeli w ogóle by cała taktyka była inna, że gramy bardziej ofensywnie, to taki Grosicki naprawdę by...
Dobrze, tylko zobacz, jakie były zmiany w meczu z Meksykiem. Wchodzili skrzydłowi na boisko. Na ostatnie 15 minut nie mógł wejść Grosicki, który był doświadczonym zawodnikiem, który potrafiłby zrobić jedną akcję. Tylko inaczej było to z Francją, gdzie już nie mieliśmy nic do stracenia. Było 0-3, okay, ale przecież 0-2. No i to jest a z właśnie... tym Meksykiem dalej było do ostatniej minuty murowanie bramki. Nie, no dokładnie. Z Arabią Saudyjską nie było potrzeby, bo wstrzeliśmy gole. Z Argentyną myślę też zamiast tego Skurasia. No, wolałbym zdecydowanie Grosickiego. Nawet jeżeli to miałoby wyglądać na takiej zasadzie, że nie w 46, a powiedzmy tam Szymański czy tam Kamiński, nie wiem, już nie pamiętam kto kogo zmienił, czeka do końca, Frankowski czeka tam jeszcze 5-10 minut i wchodzi taki Grosik na przykład za jednego z nich i sobie elegancko to wszystko potrafią pograć. 15-20 minut, tyle wystarczyło mu dać w każdym meczu. Ja uważam, że zrobiłby naprawdę więcej niż Skóraś, niż co niektórzy inni, którzy na tym boisku się pojawiły. No to były zupełnie dla mnie... Po pierwszej jako takiej nawet defensywnej, ale dobrze dokładnie zorganizowanej grze i dobrej obronie zmiana. No potem co nastąpiło w drugiej połowie tych zawodników, to już zupełnie było... No widzisz, no i teraz dochodzimy znowu do takiej sytuacji, że znowu zastanawiamy się, jak ocenić całą tą historię. Zadaniowo reprezentacja Polski zrobiła wszystko, co zrobić miała. Awansowała tam, gdzie miała awansować. Ja już nie będę teraz mówił, co jest lepsze, czy to, że oni rzeczywiście awansowali, wyszli z grupy, czy to, że zagrali tak beznadziejnie, jak zagrali. No bo nie wiem, co bym wolał. Mówisz, że wolałbyś lepszą grę niż taki awans. Ja bym wolał zdecydowanie i uważam, że pozostanie obraz Polski naprawdę jako... No brzydki obraz. Słabej drużyny, która na tych mistrzostwach nawet się przypadkowo w opinii wielu ekspertów znalazła i ten ostatni mecz naprawdę dobry tego nie zmieni. Dla samych zawodników, dla w ogóle sytuacji tutaj naszej piłki, akurat ten ostatni mecz z Francją może być jakimś takim przyczółkiem do tego, że jednak mamy potencjał, żeby z najlepszymi walczyć, grać. Tylko tak, co powiedziałem wcześniej, takich meczów musimy rozgrywać 5-8 W roku z mocnymi reprezentacjami. Ale w tym roku graliśmy, po to jest ta Liga Narodów. No graliśmy 2 razy z Holandią, 2 razy z Belgią. Graliśmy bardzo trudny mecz ze Szwecją. Przecież to są bardzo trudni rywale. No ja nie wyobrażam sobie tego, żeby nie móc ocenić możliwości takiej drużyny. Ale nie ma konsekwencji. No właśnie to jest to jest ten problem. I dlatego cały czas mam takie wrażenie... Nie ma wypracowania jakiegoś stylu, jakiejś myśli, takiej przewodni, jak ta reprezentacja ma grać. A ma naprawdę zawodników, z których można i nawet z tych starszych, którzy być może, nie wiem, zagrają jeszcze, no myślę, że kilku, Glik, Rychowiak, na mistrzostwach Europy najbliższych nie zagrają, tym bardziej na mistrzostwach świata. Dobrze, że akurat w tym tonie, bo jak chodzi o... jeszcze nawet tych starszych zawodników, no pewnie jeszcze 1-2 turnieje ma przed sobą, plus grać to na pewno musi nastąpić zmiana na niektórych pozycjach. Tak. Pokoleniowa, już to jest naturalna, no to widać, kolej, to, no, naturalna kolej rzeczy. Jeżeli nie będziemy z jakimś określonym nastawieniem przystępować do kolejnych eliminacji Euro, czy samych potem mistrzostw Europy, jak się zakwalifikujemy, no to będzie takie właśnie, jak mówisz, zadaniowe. Wyjść z grupy. I dlatego też takie chełpienie się ćwierćfinałem we Francji było moim zdaniem dużym błędem, bo tak naprawdę to był czysty przypadek. Trener Nawałka żadnego cudu nie zrobił. Nigdy nie twierdziłem, że to była jego i tylko i wyłącznie jego zasługa. Wręcz odwrotnie, trafił szczęśliwie na prime, na ten najlepszy moment zawodników w reprezentacji, którzy raz, że grali w klubie, byli ważnymi postaciami. Nie jest żadnym zbawcą piłki nożnej wszystkich, którzy tak myślą. To naprawdę powinni skupić zbawcą się na tym, co nie było jest. Później. No ćwierćfinał jakoś symbolicznie po latach takich zupełnie No ale znowu patrzysz zadaniowo. Było, no, ale zobacz czy inny trener by tego nie zrobił? Na Grecję, która zdobyła mistrzostwo Europy w 2004. No to też była... Wiesz, to powiedziałem w poprzednim chyba odcinku, że gra defensywna też może być sztuką w piłce nożnej. Dobra. W przypadku Grecji też tak było, ale mieli tego Haristeasa, Papadopoulos, tak? Mieli
stałe fragmenty gry praktycznie, gdzie rzut rożny, trzy bramki, był chyba nie tak, był ale królem. Nie był. Bawosz był królem, ale pięć bramek, ale był chyba jednym z czterech zawodników, co byli wicekrólami. Ale zobacz, to było... Strzelców, ale to była żelazna. Dokładnie, tam nie było błędów. Tak. Tam ta drużyna grała na takiej zasadzie... Ale mistrzostwo zdobyli. No. Wiesz, że potem w następnych eliminacjach jeszcze tam awansowali do mistrzostw świata, potem przegrywali z Wyspami Owczymi, z... No bo pomysł się skończył, nie? Proste, no. Widzisz, pamiętam jak oni przyjechali do Polski wtedy przed Mistrzostwami Europy na mecz z naszą reprezentacją, przegrali go 1-0. Tak brzydko grali, że nikt nie zakładał, że oni w ogóle z grupy wyjdą, prawda? Wygrali pierwszy mecz z Portugalią, co już było niespodzianką, w finale znowu z Portugalią, co też już było mega sensacją. No i zasłużenie to zrobili, ale brzydko grali, ale byli skuteczni, ale ten pomysł realizowali, ale ich kontrataki, ich gra do przodu po wyjściach z obrony, miała sens, ta drużyna nie broniła się w polu karnym, ta drużyna grała nieco inaczej. Tam nie było aż tak dużego szczęścia w sytuacjach, gdy ktoś atakował, bo to było przemyślane. My nie mogliśmy... Słuchaj, co i tego masz zawodników takich, jakich masz selekcjoner ma w danym momencie. Mhm. I to jest zadanie, co chce zrobić, ale gra wtedy maksymalnie. Jakoś, a inną rzeczą jest, co właśnie jest, należy do władz związku, żeby myśleć 5-10 lat do przodu, zacząć od szkolenia. Żeby w ogóle. Ale to chyba nie z tymi ludźmi, wiesz? Chyba nie z tymi ludźmi u steru. Tak się obawiam. Myślę, że tak. Obecnym prezesem, który no to z jednej strony stoi Jagiellonii. Nie, ale wiesz, to już. Coś no dobra, ale Jagiellonia nigdy. Ale... No, zrobił coś do takiego poziomu, tak, a chciał do takiego. Zobacz, jak wygląda to dzisiaj jego. Nawet sposób wypowiedzi tak, do kamery. Nawet sprawy jakieś organizacyjne, kwestie takie, widać, że nie jest to, to zupełnie ogarnięte. Absolutnie nie jest to osoba, która moim zdaniem zrobi coś wielkiego i jest to osoba za to, która jest wygodna tym wszystkim baronom klubów piłkarskich, które chciały po prostu, żeby nie było więcej zmian niż było. Dwa wątki na koniec tego odcinka. Pieniądze, które rzekomo reprezentacja miała dostać od rządu, 30 milionów było powiedziane. Ja mam taką hipotezę. Było rzeczywiście powiedziane, a teraz, gdy zrobiła się burza wokół tej całej sprawy, to próbują wykręcić kota ogonem. I jestem też pewien, że się o te pieniądze tam na miejscu w Katarze pokłócili. I jestem też pewien, że teraz będą cudować, że przecież nikt tak nie powiedział, ale to akurat też... Już się pojawiają wypowiedzi chyba rzeczy rządu. Tam tak, tak. Czyli standardowo. Obiecali komuś króliczka, a potem tego króliczka nie można było złapać. Nie wiem za bardzo, za co dawać premię tutaj. Ale wiesz, dlaczego do tego wróciłem? Bo te 30 milionów w przeliczeniu na przykład na to, ile dostała Francja za Mistrzostwo Świata, to jest za awans do 1/8, by Polacy dostali więcej niż Francuzi za zdobycie tytułu Mistrza Świata. W reprezentacji Chorwacji sam Modric powiedział, że nawet te pieniądze, które i tak FIFA przyznaje, co się należą tak. z tytułu praw do transmisji telewizyjnej i tak dalej, tych wszystkich wpływów marketingowych, nikt z chorwackich piłkarzy nie ma prawa tych pieniędzy wziąć, wszystko będzie na cele charytatywne przeznaczane, a Modric powiedział, że nawet jeżeli im się tam należą z różnych czy regulaminu ich tam wytycznych, związku, ale żaden, mówię, ktoś weźmie te pieniądze dla siebie, to już słuchaj, potem nie ma prawa grać w reprezentacji. I widzisz, i to też jest rzecz, którą chciałem powiedzieć. Rozumiem, że zawodnicy dostają jakieś no to tak zwane startowe, ale to są kwoty, no nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy złotych, to tak było gdzieś mniej więcej. No ty słuchaj, ale przecież ci ludzie zarabiają pieniądze grając w swoich klubach, no ich stać na to, żeby... A poza tym to jest reprezentacja, reprezentujesz kraj, albo chcesz, albo nie chcesz. Nie chcesz, to nie jedź. Pojedzie ktoś inny, nawet jeśli słabszy, będzie chciał, dwa razy bardziej się będzie starał i zrobi wszystko. Zawsze to uważałem. Orzełek to jest orzełek, z pieniądze masz no, zarabiać w klubie. Tak, to jest bezdyskusyjnie. Ja zrobiłem się z tego też jakaś zadyma. Totalnie. Jeśli ktoś chcieli rządzący też ogrzać. No słuchaj, no. Selekcjoner też dostaje wynagrodzenie. To jeszcze premia za co premia? Zdobyłby tytuł mistrza świata, to okej, wszyscy by się pod tym podpisali. Tak, a nie za 1/8 finału. No to, już no, to no, masz przykład, przesady, no o to chodzi. My tu w Polsce płacimy za pracę sportowców, szczególnie w piłce nożnej, niebotycznie duże sumy, zdecydowanie zbyt duże sumy do jakości, jaką ci piłkarze prezentują. Absolutnie nie. Reprezentacji się gra na zasadzie honor, bo to jest... Znaczy oczywiście w klubie, to wiadomo, jest inna to sytuacja. Są kluby, to są no, prywatne przedsiębiorstwa. Dokładnie. Można powiedzieć. Tam masz kontrakt, ktoś chce pracujesz, płacić, tak. Sponsor, właściciel,
twoja sprawa, jak prowadzisz klub. Też bym w to jakoś specjalnie nie ingerował, choć może dla rozwoju piłki pewne jakieś odgórne zarządzenia. Myślę, że limity by się przydały. Tak. Jakieś limity, wiesz, nawet no w kraju tutaj ultra wolnorynkowym, ojczyźnie wolnego rynku, Stany Zjednoczone, największe ligi, czy NBA koszykarska, czy MLS, też tam są ograniczenia płacowe, czy zawodników do określonego wieku, czy w MLS-ie są te... I widzisz, że to jest dobre rozwiązanie, bo tam owszem ludzie są, zarabiają, za grę są nagradzani, mają dużo pieniędzy, są bogaci i tak, jeżeli same są... same drafty, jest jakiś tak, bilans tutaj... Ale ma to określone znaczenie. No weź teraz tak na przykład Jędrzejczyk, 100 tysięcy złotych miesięcznie. Sorry. 10 przynajmniej razy za dużo. I może się ze mną nie zgadzać, może być wściekły, jakby to usłyszał, może się śmiać, bo ja i tak tego nie zmienię. Ale to jest 10 razy za dużo. Ta jego gra dzisiaj nie jest adekwatna do zarobków. I tak to się dzieje w całej polskiej piłce. Na koniec ostatnia rzecz, która mnie, zamykając temat Mundial Biało-Czerwoni w Katarze, no niestety powiem to, co mnie najbardziej wkurzyło i zabolało w tym wszystkim. Dobra, część z was pojechała na wakacje, ok. Ta część piłkarzy, która wróciła do kraju na lotnisku, czekali na was dzieci, czekały na was dzieci. I żaden z nich nie zdecydował się nawet podejść, głupiego zdjęcia zrobić. Wielcy panowie piłkarze, wielki minus. Tam wiele osób wręcz nawet popłakało się, mimo że długo stali, czekali. To były osoby, nie wiem, 8-letnie, 7-letnie, 5-letnie, 10-letnie. Swoje popołudnie poświęcili, żeby tylko się zobaczyć z piłkarzami. Ale w tej reprezentacji jest jakiś kierownik, jest jakiś rzecznik. Totalnie tego nie rozumiem. Nie wiem, osoba od PR-u. Ale to też pokazuje, jak... Tak, jak traktują ludzi, słuchaj. Jak to działa? Wsiadł do samolotu, przyleciał do Polski. Oczywiście, to można zrozumieć, zmęczeni, wkurzeni, no ale... No dobra, ale to są... To drobne gesty, które nic po prostu nie kosztują. Ty widzisz, i dlatego na przykład takie osoby... Wiesz, nawet można by było z punktu widzenia PZPN-u zrobić dobry PR na tym. No. Coś zorganizować, co by zajęło 15 minut, a inny obraz zupełnie... Przecież to nie chodziło o to, żeby tam stać, nie wiadomo, jakieś na pytanie dziennikarze nie musieli odpowiadać. Wyjść tylko do tych kibiców, którzy specjalnie dla nich tam przyjechali, mimo tego, moim zdaniem, słabego wyniku i startu na mistrzostwach. Oni chcieli sobie zrobić z nimi zdjęcie, mieć pamiątkę na później, bo to są, tak jak te dzieci mówiły, ich idol. No, już nie chcę, język mi się poplątał. Znaczy, jeszcze też jedną rzecz trzeba powiedzieć, że obawiam się, że na tym meczu z Francją, tak jak powiedziałem, zagranym właśnie w pierwszej połowie bardzo dobrze, ale nie chciałbym, żeby robić, jakoś gloryfikować to i zrobić, ale tak właśnie może być, że znowu ulegniemy jakiemuś mitowi pięknej porażki, co się nie przełoży potem na... Nie, dobrze powiedział swego czasu Lobenhaker, dopóki będziemy żyć w 74, 82, nigdy w piłce w dzisiejszych czasach nie osiągniemy sukcesu, do tej pory się to potwierdza. Młodzi ludzie są od futbolu, zarządzania odsuwani, ciągle uważają tutaj wszyscy ich za młodych. Młodzi piłkarze są z klubów odsuwani, bo 23-letni piłkarz w Polsce to wielki talent, a wszędzie indziej za granicą, wszędzie to już jest w pełni ukształtowany piłkarz, który po prostu prowadzi grę, prawda? 30 parę bramek w reprezentacji, 23 lata. No, dlatego mówię... Dla mnie geniusz absolutny, to co te dwie bramki... No, dlatego mówię, no te rzeczy muszą się tu zmienić, mentalność, podejście do życia, odbetonować trzeba, albo wysłać gdzieś tam, zabetonować i wiesz, nie? I zostawić samemu sobie, lub odbetonować całość tego, co tam się u góry dzieje i związku. To oczywiście wszyscy mówimy, ale nikt tego nie słucha. No wiesz, to już tak mówimy od 20 lat, co najmniej od mistrzostw Korei. 20 Dobra. Lat mija w tym roku. Więc może lepiej. Dzisiaj gościliśmy w Art Cafe pod pretekstem najlepsza kawiarnia artystyczna w regionie. Dużo się tu dzieje, zapraszamy na kawę, herbatę, ciastka, pyszne pierogi. Każdy, kto będzie miał okazję tutaj zajrzeć, będzie mógł też usiąść na tej kanapie, na której my siedzimy, i powspominać nasze narzekania na temat tego, co widzieliśmy w Katarze. Powiem wam tak, dzisiaj już nie musiałem smarkać.